Cześć, cześć. Dzień dobry, kochani. Witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli pewien cykl odcinków na YouTubie, być może nawet live'ów również na Instagramie, w których porozmawiamy sobie o tym, jak możemy ochronić swój salon przed inflacją. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, czym jest inflacja, ale też od czego mamy zacząć porządki jakby w naszych finansach. Jak możemy kontrolować i dojść do niektórych rzeczy, kiedy możemy sobie na coś pozwolić. No i odpowiedzieć przede wszystkim na parę fundamentalnych pytań, ile my na przykład zarabiamy, ile wydajemy, gdzie możemy znaleźć oszczędności. Bo salon kosmetyczny jest biznesem taki jak każdy inny. Więc nie możemy go prowadzić w inny sposób. To nie jest tak, że mamy salon i tu zapłacę fakturkę i jest ok. Każda zdrowa i porządno rozwijająca się firma musi mieć finanse uporządkowane. Dlaczego? Dlatego, że to daje kontrolę, daje pełen obraz sytuacji, wie, kiedy trzeba przycisnąć pasa, kiedy się rozwinąć, kiedy zatrudnić dodatkową osobę, kiedy kupić nowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. A więc tak, no, słowo wstępu już, że tak powiem, zakończyliśmy. Przejdźmy sobie teraz do przede wszystkim definicji, czymże jest inflacja. A więc inflacja to jest ogólny wzrost cen w gospodarce, co prowadzi do spadku realnej wartości pieniądza. Ja tutaj sobie wydrukowałem cały konspekt jakby tego odcinka, cały skrypcik, więc nie obraźcie się, ale będę sobie zerkał dosyć często. I jeśli już jesteśmy jakby przy takich aspektach finansowych, ja wiem, że to nie jest interesujące i każdy wie, że mówi, że inflacja znaczy, że jest drożej i na tym można skończyć, że tak powiem, dyskusję. Po części macie rację, ale im lepiej będziemy wiedzieć, z jakim wrogiem, że tak powiem, się mierzymy, tym łatwiej nam będzie później to wszystko zrozumieć. Inflację można mierzyć na różne sposoby, na przykład poprzez wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, który uwzględnia zmiany cen dóbr i usług zakupywanych przez gospodarstwa domowe. Czy inflację możemy mierzyć przede wszystkim patrząc po budżecie domowym, co rośnie, jakie dobra, jakie usługi, jakie ceny po prostu rosną, co nas kosztuje drożej. I inflacja jest naturalnym, zupełnie naturalnym procesem w gospodarce, ale jej poziom powinien być utrzymywany na rozsądnym poziomie, bo inflacja o czym nam mówi? Jeśli inflacja jest na, że tak powiem, rozsądnym wskaźniku, na rozsądnym poziomie, to w tym momencie mamy do czynienia z gospodarką rozwijającą się. Dlaczego? Dlatego, że ceny są wyższe, firmy mają więcej pieniędzy i coraz więcej pieniędzy jakby jest pompowane przez te wszystkie firmy. Coraz więcej pieniądza jest w obrocie. I to jest dobra sytuacja, ale jeśli mamy teraz, tak samo jak dzisiaj, sytuację, że mamy inflację na poziomie 17%, to znaczy, że to wszystko dużo za szybko rośnie i nie ma to pozytywnego wpływu po prostu na nas, bo my mamy po prostu coraz mniej pieniędzy. I my dzisiaj sobie ogólnie salony piękności, czy wykonujesz makijaż permanentny, czy zajmujesz się paznokciami, czy laserowym usuwaniem, my wszyscy siedzimy, że tak powiem, w sektorze usługowym. Inflacja może mieć różne skutki dla naszego sektora. Po pierwsze, może powodować, że produkty lub usługi stają się droższe. Czyli tak jak mówiłem, mniej więcej do tego dla większości osób jakby się wprowadza inflacja. W przypadku firm działających w sektorze usługowym oznacza to, że ich klienci będą musieli zapłacić więcej za usługi. I tak jak mówiłem, jeśli to jest inflacja na spoko poziomie, to jest dobra sytuacja, bo firma po prostu ma więcej pieniędzy. Ale jeśli ta inflacja jest tak wybuchana do góry na te 17%, może się okazać, że naszych klientów po prostu nie stać już na nasze usługi. Nie są to też usługi, nie oszukujmy się, pierwszej kategorii, pierwszej potrzeby, więc dlatego najłatwiej przychodzi jakby tym klientom z tego zrezygnować. I aby poradzić sobie z inflacją, firmy działające w sektorze usługowym mogą starać się zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty poprzez negocjowanie lepszych warunków z dostawcami surowców i materiałów oraz elastycznie dostosowywać ceny w zależności od sytuacji rynkowej. I właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. O tym, jak zmniejszyć koszty, jak ewentualnie negocjować warunki dostawy surowców i jak dostosowywać ceny usług w zależności do sytuacji rynkowej. O tym dzisiaj będzie cały odcinek. Również kolejnym jakby takim aspektem, jak negatywnie inflacja może wpłynąć na nasz salon, jest
to, że podczas inflacji bardzo szybko również rosną koszty pracy poprzez podwyżki płac w celu utrzymania realnej wartości wynagrodzenia. Bo jeśli do teraz, w tym roku, załóżmy, inflację skończymy rok do roku na poziomie 12%, a ktoś, szef, załóżmy, da ci podwyżkę w wysokości 5%, no to jesteś parę ładnych procent w plecy, nie? Dlatego również podwyżki muszą iść za tym, żeby ten pracownik cały czas jakby nie schodził poniżej pewnego swojego poziomu życia, nie? Żeby również, niezależnie od sytuacji, jaka panuje na świecie, w kraju i tak dalej, on mógł sobie pozwolić na te same rzeczy. A wzrost kosztów pracy może poprowadzić do podwyżek cen usług w celu pokrycia tych kosztów, co prowadzi do dalszego wzrostu inflacji. I tutaj dochodzimy do takiego zjawiska, takiego praktycznie koła. Rosną ceny, rośnie w takim razie płaca, rosną nasze koszty, rosną ceny, tu i zamykamy kółko praktycznie. I to jest zła sytuacja. Ale jak powiedział ostatnio Marcin Osman, nie ma jednego dobrego sposobu na inflację. To znaczy, jest jeden dobry sposób. Zarabiać po prostu więcej. I to jest najlepszy sposób na to wszystko. Nie ma jakichś cudownych środków do tego. Musisz po prostu zarabiać więcej. A możesz to osiągnąć poprzez zwiększenie cen, zwiększenie oszczędności, zwiększenie marży na swoich usługach. Tak? Ale żeby to wszystko wiedzieć, jaką masz marżę, jak możesz podnieść cenę, jak możesz obniżyć koszty, musimy mieć przeanalizowaną naszą firmę pod właśnie kątem finansowym. A jak to zrobić? Tutaj zaraz powinien Wam wyskoczyć taki link do Excela, którego stworzyłem, i na tym Excelu sobie dzisiaj będziemy pracować. Ten Excel, ogólnie tam są trzy tabelki. Pierwsza tabelka mówi nam o wydatkach, które mamy w naszym salonie. I teraz skupmy się, na niej. A więc tak, mamy w lewej kolumnie liczbę porządkową, jest wydatek pierwszy, drugi, trzeci, nie wiadomo ile tych wydatków tam może być. I żeby mieć jak najlepszy obraz naszego przedsiębiorstwa, naszej firmy, naszego salonu, musimy mieć jak najwięcej danych. Takim moim zdaniem minimum, które da nam już w miarę porządny obraz jakby całej naszej sytuacji, jest taki przekrój 3 miesięcy mniej więcej z naszej pracy. A więc musimy wypisać po pierwsze wszystkie wydatki, jakie mamy. Czyli w liczbie porządkowej, załóżmy numer 1, wpisujemy sobie, już momencik, teraz ja tutaj muszę wpisać, wpisujemy sobie, załóżmy, prąd. Tak? W drugim wpisujemy sobie woda. W trzecim wpisujemy samochód firmowy. No i tak dalej, i tak dalej. W czwartym, załóżmy, leasing lasera. I tak dalej, i tak dalej. Ale co jest jeszcze tutaj bardzo ważne? Tutaj możemy też pisać, znaczy możemy, musimy wręcz pisać naszego pracownika, czy naszych pracowników. Ile oni nas kosztują? Wynajem lokalu, księgowość. Wszystko to powinniśmy mieć tutaj wypisane. Łatwo to też możesz zrobić. Po prostu przeanalizować historię swojego konta firmowego. Tak? I na tej zasadzie będziesz wiedziała, na co ile wydajesz w poszczególnym miesiącu. I wpisuj tak. Miesiąc numer 1. Załóżmy, nie wiem, we wrześniu zapłaciliśmy za wodę 123 zł. W październiku zapłaciliśmy 152. A w listopadzie zapłaciliśmy, załóżmy, 251 zł. Z wodą może być mniej więcej tak samo. Strzelam losowe kwoty. Proszę teraz jakby się nie czepiać i tak dalej, że to są kwoty od czapy. No bo ja za prąd, załóżmy, zapłaciłam 1500 zł. Okej, okay, ale tutaj nie omawiamy konkretnej firmy, nie omawiamy mojego salonu na przykład, tylko kompletnie losowe liczby. Żebyście później na spokojnie wiedzieli, jak to wszystko wypełnić i jak się poruszać po tym Excelu. Drugiego miesiąca za wodę zapłaciliśmy, załóżmy, 43 zł, a ostatniego 60 zł. O. Samochód firmowy. Liczymy, że płacimy 1500 zł, 2,5 tysiąca zł, przepraszam, miesięcznie. Tak, i to jest koszt stały, czyli ta cena nie rośnie. No chyba, że mamy na zmianę stopie procentowej, ale to już będzie to widać po fakturach i po naszych wydatkach. Leasing lasera. Pierwszego miesiąca również 431.
i tak przez 3 miesiące, i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko tutaj musimy policzyć. Absolutnie wszystko. A teraz, żeby poznać koszt naszego pracownika, bo to, że my mu płacimy za 4000 zł na rękę, no to nas to kosztuje dużo, dużo więcej. Jak się o tym dowiedzieć, nie pytając księgowej, żeby móc to zrobić za ciszą domową. Można to wejść na stronę. Tutaj jest jakby link, też zaraz Wam wyskoczy. wynagrodzenia.pl, kalkulator wynagrodzeń. I tam wszystko będzie ładnie wypisane. Możecie to w bardzo łatwy sposób sobie policzyć. I wypisujecie, ile rzeczywiście Was ten pracownik kosztuje. Bo tak jak mówiłem, to, że mu płacicie 4000 zł na rękę, nie znaczy, że on Was tyle kosztuje. Tylko będzie Was kosztował około 8,5. Ale to już wszystko mamy. Więc jeśli sobie rzetelnie, to naprawdę im rzetelniej to zrobicie, im więcej się do tego przyłożycie i tym bardziej, im lepiej to zrobicie, tym lepszy obraz będziecie mieli waszej firmy. I mamy wypisane. Czyli suma każdego miesiąca. W ciągu miesiąca pierwszego, czyli we wrześniu, miałem 3134 zł kosztów, drugiego 3126, trzeciego 3242. Można to uśrednić, że około 3150 zł. Mam kosztów miesięcznie. I co nam mówi ta liczba? Ta liczba mówi nam, od jakiego momentu zaczyna się zabawa w zarabianie. Do tego momentu jest zabawa w przetrwanie. Może nie zabawa, jest walka w przetrwanie. Dopiero w momencie, gdy osiągniesz jakby ten dochód 3150 zł w ciągu miesiąca, dopiero wtedy zaczynasz zarabiać. I ta kwota jest niezwykle istotna, bo co ona nam wszystko, co ona nam mówi? Pozwala nam przede wszystkim wszystko sobie zaplanować, ale również mieć spokój jakby z tyłu w głowy. Bo jeśli załóżmy w ciągu pierwszego tygodnia zarabiamy te 3150 zł, odkładamy je na kupkę, płacimy już wszystkie faktury, nie czekamy załóżmy do ostatniego dnia miesiąca i mamy spokój i przez pozostałe 3 tygodnie sobie zbieramy kupkę na nasze wynagrodzenie, czy na nasze cele, ambicje, czy też po prostu oszczędności. Ogólnie jakby całe to zadanie, które robimy, jest o tyle też bardzo ważne, że pozwala nam zaplanować, znaczy inaczej, to jest taka nasza poduszka bezpieczeństwa. Oszczędności są naszą poduszką bezpieczeństwa, bo wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby tak samo jak 2 lata temu na przykład było, jednego dnia ktoś przychodzi i tracicie wszystkich klientów, obojętnie już, czy to jest jakaś choroba, pandemia i tak dalej, czy po prostu tracicie wszystkich klientów. Ile macie oszczędności? Ile czasu możecie przetrwać? Ogólnie jakby w świecie firm mówi się o tym, że firma, która ma oszczędności na pół roku normalnej pracy do przodu, na pokrycie wszystkich kosztów, wszystkich pracowników i tak dalej, z niczego nie rezygnując, minimum pół roku podkreślam, to jest w tym momencie zdrowa firma. Jeśli tych oszczędności jest mniej lub bardzo mało, no to w tym momencie jest delikatnie ciężko, bo jeśli Wam się podwinie noga, nie wiem, załóżmy, jeśli tylko Wy pracujecie w gabinecie, tylko jeśli Wy wykonujecie makijaż permanentny i od tego zależy Wasze wszystko, a nie macie tych oszczędności za dużo i złamiecie sobie na przykład rękę i nie możecie wykonywać tego zabiegu, to co wtedy? A w ten sposób możecie to sobie wszystko łatwo już policzyć. Ile musicie odkładać tych pieniążków, nie? Więc jeśli już mamy też wszystko to spisane, możemy się zastanowić, czy jest jakikolwiek sposób, by jakoś obniżyć te koszty. Może na przykład jesteśmy w stanie, nie wiem, zmienić samochód na troszkę tańszy, albo wydłużyć okres leasingowania, tak? Wydłużyć okres leasingu na maszynę, żeby ta rata po prostu spadła. To musimy sobie wszystko przekalkulować. Może mamy jakieś regularne, załóżmy, zakupy w postaci, załóżmy, nie wiem, jakieś rzeczy do jakichś kosmetyków, załóżmy wacików, może podkładów na łóżko jednorazowych podfoliowanych, może da się kupić tańsze, może da się kupić wielorazowe, załóżmy podkład, tak, żeby jak najbardziej obniżyć po prostu te koszty. Może jesteś w stanie czegoś zrezygnować, załóżmy coś, co Cię kosztuje dość dużo, a ani dla Twojego biznesu, ani dla Ciebie, ani dla Twojego klienta nie ma to żadnej praktycznie wartości. Tak? Może są takie rzeczy,
Patrząc na to, musisz to wszystko przeanalizować i sama do tego dojść. Więc, jeśli koszty stałe mamy już określone, mamy nasz poziom 0. Jeśli już jesteśmy przy kosztach, no to pójdźmy za ciosem. Bo każdy zabieg, każda usługa ma swoje określone koszty. Nie tylko materiału, ale i robocizny. Tak wiem, już policzyliśmy koszty pracownika, ale teraz nie chodzi tutaj o to. Teraz musimy policzyć, jaką marżę mamy na danej usłudze lub zabiegu. Czy po prostu nam się to opłaca. A więc tak, przyjmijmy, że mamy pracownika, który zarabia jednak 5000 zł na rękę. Tutaj tak mam w wyliczeniach napisane. Koszt, jaki ponoszę ja jako pracodawca, to 8253 zł i 5 groszy. Co przy etacie na poziomie 160 zł godzin, 160 godzin, przepraszam, wynosi około 51,5 zł za godzinę. Czyli tyle mnie kosztuje godzina pracy pracownika. Przyjmijmy, że w swoim salonie mam usługę makijaż permanentny, którą ten pracownik wykonuje. Na makijaż permanentny mam przewidziane 2 godziny w kalendarzu, a cena makijażu to 600 zł. Więc przejdźmy sobie do drugiej tabelki, w której mamy wyszczególniony jakby koszt zabiegu. I tu liczymy. Pierwszy zabieg to jest, tak jak powiedziałem, makijaż permanentny. Dobrze, cena zabiegu 600 zł. Do kosztów tutaj jeszcze nie dochodzimy. Możemy policzyć, że koszt szósty to będzie wynagrodzenie tego pracownika. Więc jeśli mam 2,5 godziny przewidziane na ten zabieg, który ten pracownik ma zarezerwowany w kalendarzu, to liczymy 51 razy 2,5, no to będzie 125 zł. Tak? Czyli tutaj liczymy 125 zł. Tutaj kosztem numer 1 załóżmy może być podkład podfoliowany, który kładziemy. Kosztem numer 2 może być załóżmy cartridge. Kosztem numer 3 jest załóżmy jednorazowo użyty pigment. Koszt numer 4 to są wszystkie załóżmy podgalarki, zielone mydełko, wszystkie rzeczy, tacka załóżmy. Wszystko, dosłownie wszystko musimy mieć policzone. No i tych 600 zł również płacimy podatek dochodowy. Czyli 19%. Tutaj w tabeli już mamy go określone. Niektórzy z Was wiem, że też są na VAT-ie, więc jeśli jesteście VAT-owcami, to zostawiacie tą cyfrę 0,77, co tutaj jest. Jeśli nie jesteście na VAT-ie, możecie usunąć w ogóle jakby ten wiersz albo po prostu wykasować i dać tam 0. I jeśli to wszystko sobie skrupulatnie wypiszemy, mamy w tym momencie nasz dochód z zabiegu i po prawej stronie pokazuje się, ile zarobiliśmy, ile zarabiamy rzeczywiście na tym zabiegu, bo to, że on kosztuje 600 zł, nie znaczy, że my tyle zarabiamy, my tyle dostajemy, tyle mamy przychodu, a dochód to jest wszystko po opodatkowaniu i po kosztach, więc taki jest nasz dochód. 104,22 grosze. Przypominam, to jest tylko przykładowe wyliczenie, nie? I tak musimy zrobić ze wszystkimi naszymi zabiegami, które są w naszym salonie. I co teraz jest bardzo ważne. Ogólnie jakby przyjmuje się, że jeśli nie zarabia się na zabiegu, który zajmuje więcej niż godzinę, minimum 20 zł, 50 zł, jeśli oczywiście nie ty to wykonujesz, tylko twój pracownik, to średnio się to opłaca. Nawet niektóre salony mają u siebie zabiegi, do których albo dokładają, albo wychodzą na zero. Ale nie każdy taki zabieg jest absolutnie bezsensowny, bo na hennie załóżmy pudrowej również da się fajnie jakby zarobić, ale wiadomo, że to nie są takie kokosy jak przy makijażu permanentnym. Więc jest sens jakby utrzymywać taką usługę pod warunkiem, że ona nie zajmuje nam 80% czasu i zależy od niej tylko 20% naszego dochodu, tylko jeśli jest to w miarę sensowny jakby wymiar godzinowy, ale on nam transportuje tych klientów na makijaż permanentny. Nawet mogą być usługi, w których wychodzisz na zero, czy też delikatnie dokładasz, ale jeśli ta usługa przenosi ci klientów na makijaż permanentny, na twój docelowy jakby zabieg, jak najbardziej on może zostać. Po prostu jakby ten zabieg potraktuj jako albo darmowa, albo dość tania reklama. Na tej zasadzie to możemy sobie określić.
Jeśli już mamy określony przychód i koszty, to czas popracować nad rentownością. A rentowność możemy osiągnąć na dwa sposoby. Albo obniżając koszty, albo zwiększając przychody. Więc obniżenie kosztów mamy już za sobą. Ale jak możesz zwiększyć przychody? I tutaj są cztery możliwości. Po pierwsze, możesz podnieść ceny. I to jest bardzo ważna uwaga. Nie możesz się bać podnoszenia cen. Po pierwsze, to jest czysta statystyka. Jeśli masz 10 klientów za 500 zł, to będziesz mieć 8 klientów za 600 zł. Tak to wygląda. Przychód jest taki sam, a pracujesz o 5 godzin mniej, ponosisz mniej kosztów i masz większą marżę. Po drugie, absolutnie nic się nie stanie, jeśli twoi klienci zrozumieją, dlaczego podnosisz cenę. I tutaj najczęściej się spotykam jakby z powodem, że no podnoszę ceny, bo wszystko drożeje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to jakiś powód. Ja nie jestem jego fanem, jakoś w 100%, bo to jest takie spychanie tego gdzieś na dalszy plan. No w sumie ja nie jestem winny, no bardzo przepraszam, no ale no tak muszę zrobić. Ja teraz na przykład podniosłem ceny swojego szkolenia i lasera, który sprzedaję do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Zapraszam na szkolenia. Nie dlatego, że wszystko poszło do góry. Oczywiście to był jakiś czynnik, ale nie decydujący, bo i tak bym sobie, można powiedzieć, dobrze poradził, gdyby te ceny zostały. Tylko ja sam mam świadomość, że ilość szkoleń, którą przeprowadziłem, kolejne zabiegi, których jakby przeprowadziłem, ilość przypadków, z którymi się zetknąłem, to wszystko ma wpływ na moją wiedzę, na moje doświadczenie. Wiem, jak tłumaczyć coś lepiej kursantom. Wiem, jak wytłumaczyć coś lepiej klientowi. Niektóre moje metody również się delikatnie zmieniły. To wszystko ma dużo większą wartość niż załóżmy, jak w lutym prowadziłem swoje pierwsze szkolenie. W lutym 2022. To ma dużo większą wartość, dlatego podniosłem cenę. Nie dlatego, że wszystko poszło do góry, tylko dlatego, że ja się rozwinąłem. Moje szkolenie jest dużo więcej warte teraz. I to jest moim zdaniem najlepszy możliwy powód, który możesz dać swojemu klientowi. Dlaczego podniosłaś cenę? Bo twoje kwalifikacje poszły do góry. Zainwestowałeś w nowy sprzęt na przykład. Masz większą wiedzę. Masz większe doświadczenie. Wszystko to może wpłynąć na podniesienie ceny. I gwarantuję ci, że większość klientów woli, że mu powiesz, wie pani co, byłam ostatnio na kursie, nauczyłam się nowej metody. Lepiej wykonuję teraz, załóżmy, ten makijaż permanentny ust, czy lepiej wykonuję ten manikir, niż wykonywałam miesiąc temu. Chciałbym podnieść po prostu cenę, albo podnoszę w związku z tym cenę, bo ja sama wiem, że mój, załóżmy, makijaż permanentny nie jest warty już 600 zł, jest warty 750. I większość klientów powie, no tak, jest więcej warty, umiesz więcej, no to jest więcej warte, ja chcę więcej za niego zapłacić. A tak, jeśli mu powiesz, no wie pani co, no wszystko poszło do góry, no te 750 zł, no muszę na tyle podnieść, no bo inaczej, No to co to właśnie? Po pierwsze to, że średnio sobie radzicie i musicie jakby podnieść jakby cenę, bo inaczej nie przetrwacie. Może tak być, tak? Ale dla większości osób to jest sygnał, że podnosicie ceny, bo sobie nie radzicie. Więc to już negatywnie jakby na was wpływa. A po drugie ten klient sobie mówi, no tak, no ona sobie nie umie poradzić, no i na mnie to wszystko spycha, tak? No, a mi też wszystko koszty rosną i co, to może ja jej zapłacę mniej. To już wiadomo, to już naprawdę musi być upierdliwy klient, ale lepiej w oczach klienta wygląda to, jeśli mu powiecie, ja wiem więcej, moja wiedza jest warta więcej, moje wykonanie jest warte więcej. I to zaprocentuje tego klienta i oni nie będą się kompletnie czepiać o to, że podnieśliście ceny. Drugim możliwym sposobem jest poszerzenie oferty o nowe usługi. I moim zdaniem zasada powinna być jedna, jeśli chodzi o dodawanie nowych usług. Im bliższa jest nowa usługa temu, co wykonujesz na co dzień, tym lepiej. No bo ciężko wykonywać PMU, makijaż permanentny i poszerzyć swoje kwalifikacje i swoją działalność o bycie księgową. No niby może to się spiąć, ale średnio. Nie na tym to polega. Może jest usługa, która pomoże ci w pracy albo będzie świetnym transferem klientów. Jeśli wykonujesz makijaż permanentny, to laser na przykład do usuwania jest świetnym rozszerzeniem jakby twoich usług. Dlaczego? Bo i tak się obracasz w kontekście makijażu permanentnego, nie musisz wpływać nie wiadomo jak dużo więcej wiedzy. Wiadomo, na szkoleniu z laserowego usuwania dowiadujesz się tego, czego na normalnym szkoleniu z wykonywania makijażu permanentnego się nie dowiesz.
masz w tym momencie po takim szkoleniu, dobrym szkoleniu, masz świadomość procesów, jakie zachodzą, co wpływa na niektóre rzeczy, ale to nie jest coś kompletnie ci nieznane. Poruszasz się cały czas w jednej dziedzinie, więc dużo łatwiej się tego nauczysz i masz dodatkowe pole dla klientów, których i tak już mniej więcej masz. No bo jeśli nie masz takiego lasera u siebie w salonie, a przychodzą do ciebie często klientki, które mają stary makijaż permanentny, no to odsyłasz się gdzieś indziej, tak? A teraz nie dość, że możesz je zaprosić do siebie, więc zarobisz na tym laserowym usuwaniu, to jeszcze one u ciebie później zostaną i im wykonasz makijaż permanentny. Więc praktycznie no, sytuacja win-win, nie? To samo załóżmy w drugą stronę działa. Jeśli załóżmy wykonujesz rzęsy i chcesz poszerzyć swoje usługi, to załóżmy laminacja brwi, henna pudrowa czy laminacja załóżmy rzęs i tak dalej, również będzie świetnym uzupełnieniem Twojej oferty. Dlaczego? No bo wtedy przecież możesz powiedzieć, że jesteś już kompletną stylistką oka. To już zupełnie inaczej brzmi, kompletna stylistka oka, niż załóżmy pani, co wykonuje rzęsy. I również może to wpłynąć na to, że ci klienci częściej do Ciebie będą wracać. I to jest kolejny, trzeci punkt. Jak możesz więcej zarabiać? Czyli zwiększyć ilość obsługiwanych klientów. I to wymaga pracy nad paroma rzeczami. Między innymi nad zarządzaniem czasem i zasobami. Ale jak można skutecznie zarządzać czasem? Po pierwsze, musisz przeanalizować cały proces zapisu klienta, jego wizytę, gdzie jest miejsce na poprawę. Może czas wdrożyć jakąś automatyzację, tak by nie poświęcać zbyt dużo czasu na czynności, które są powtarzalne i nie wymagają naszego pełnego zaangażowania. Więc są takie usługi, gdzie załóżmy booksy, czy kiedyś jak było Versum, bardzo fajnie się sprawdzają. Załóżmy, ja sobie nie wyobrażam się umówić do barbera nie przez booksy. Wiem, że dużo kobiet, załóżmy, się umawia na paznokcie, na manikier czy pedikier też głównie przez booksy i tam tylko szukają terminów. To jest po prostu wygodne. I to jest już duża automatyzacja, że wy nie musicie siedzieć na telefonie, odbierać tego telefonu, odzwaniać, wysyłać SMS-ów przypominających o wizycie i tak dalej, i tak dalej. Już oszczędzacie czas. Normalnie poświęcałyście na to załóżmy 1,5-2 godziny dziennie. A teraz w ciągu tych 2 godzin możecie przyjąć kolejne 2 osoby. Już zwiększyliście ilość klientów, już zarobiliście więcej. Po drugie, może masz taką sytuację i może naprawdę warto się na tym skupić, że masz pierwszą klientkę załóżmy na makijaż permanentny. Już się tak przyczepiłem troszkę tego makijażu permanentnego. Że pierwszą klientkę masz na godzinę 10 do 12.30, a drugą klientkę masz na godzinę 14. Więc zostało ci 1,5 godziny między tymi klientkami. No makijażu permanentnego tam nie zrobisz. Więc 1,5 godziny jesteś, że tak powiem, bezrobotna. A gdybyś załóżmy zadzwoniła do pani z 14, czy może być wcześniej, załóżmy na 12.30, nie może, to przesuńmy ją troszkę później, o tą godzinę później, żeby między tymi dwoma osobami można było jeszcze kogoś, że tak powiem, wsadzić. To też wszystko wymaga tego, żeby w pracy siedzieć aktywnie, a nie żeby w tej pracy siedzieć. W pracy się siedzi i pracuje, a jak się skończy, to się wychodzi. Nie siedzi się tam dla zasady. I to po pierwsze wpływa na Twój nastrój, ale również na Twoje zarobki. Bo jeśli przychodzisz na 3 godziny solidnej roboty, czujesz się lepiej i zarobisz stricte więcej, no bo masz mniej kosztów jakby, tak? Mniej tego lokalu musisz ogrzać, mniej prądu zużywasz jakby w rozliczeniu dziennym, niż jakby siedziała przez 8 godzin w lokalu i też przyjęła 3 klientki. No widzisz, chyba że to się bardziej opłaca, nie? I co jest jeszcze kolejne? Kolejnym, jak może zwiększyć ilość obsługiwanych klientów? W pojęciu zwiększyć ilość obsługiwanych klientów nie chodzi tylko o to, by zwiększyć tempo pracy, czas, jaki mu poświęcamy, ale też o to, by mieć ich po prostu więcej. A możemy to osiągnąć poprzez zwiększenie zadowolenia z naszych usług. Być może bardziej indywidualne podejście do klienta, dodatkowe pytanie o kawę, herbatę, jakiś drobny upominek, wszystko to działa na naszych klientów i zwiększa szansę, że polecają nas dalej i więcej osób do nas przyjdzie. Co dzięki temu też kreujemy? Po pierwsze, praktycznie darmowa reklama. Tworzymy sobie sami bardzo
lojalnego klienta, a jeśli klient jest zadowolony i wręcz został zaskoczony w jakiś pozytywny sposób, ma dużo większą motywację do tego, żeby powiedzieć coś o nas miłego kolejnym swoim koleżankom czy też kolegom, żeby do nas przyszli. Mamy same praktycznie korzyści z tej sytuacji, że kogoś zapytaliśmy dodatkowo o kawę, jak mu minął załóżmy dzień i tak dalej, i tak dalej. Możemy też zwiększyć ilość obsługiwanych osób na docelowe zabiegi, bo to, co wcześniej wspomniałem, jeśli wykonujemy w 80% czasu zabiegi, na których wychodzimy na zero, a 20% czasu na zabiegi, które nam dają realny dochód i nie ma między nimi żadnych powiązań transferu klientów, to może warto zrezygnować z takich usług i w całości poświęcić się tym 20%. A jak dojść do tego, czy jakiś zabieg nam się opłaca? Przechodzimy do tabelki numer 3, czyli czas pracy, a zarobki. W pierwszej kolumnie mamy nazwę zabiegu, w drugiej dochód zabiegu, trzeci udział procentowy dochodu, ilość godzin na zabieg i udział procentowy czasu. Więc mamy, załóżmy, w kolumnie numer 1, jak już tak przy tym cudownie jesteśmy, makijaż permanentny. Makijaż permanentny, cyk. Dochód zabiegu w rozliczeniu miesięcznym to, załóżmy, a strzelmy, 10 tysięcy złotych. Raz, dwa, trzy. Elegancko. Drugim załóżmy będzie henna pudrowa. Z henny pudrowej załóżmy zarobiliśmy 1500 zł. A z laserowego usuwania, laserowe usuwanie PM-u i tatuażu zarobiliśmy, załóżmy kolejne, 2500 zł. Chwilka, bo mi się tu przeskoczyło. O! I od razu nam tabelka podsumowała, że 100% jakby naszych dochodów tego miesiąca to było 14 tysięcy złotych. 71% tego dochodu był odpowiedzialny makijaż permanentny. 11% henna pudrowa, a laserowe usuwanie PM-u i tatuażu 18%. Ale teraz ile poświęciliśmy godzin na zabieg? Strzelmy, że w przypadku makijażu permanentnego, żeby to wyszło 10, to musi być jakieś 40 godzin, załóżmy, strzelam, nie? W przypadku henny pudrowej wyszło to, załóżmy, 15 godzin. A w przypadku laserowego usuwania PM-u i tatuażu wyszło to, żeby Was nie skłamać, 2,5 godziny. A to damy 3 dla pełnego rachunku. Od razu zrobił nam się udział procentowy poszczególnych zabiegów. Więc na makijaż permanentny poświęciliśmy 60% naszego czasu i mamy 71% dochodu z tego. Bardzo fajnie, super, optymalnie. W przypadku henny pudrowej poświęciliśmy na to 26% naszego czasu, ale mamy tylko z tego 11% dochodu. A w przypadku laserowego usuwania makijażu pewnego 5% czasu tylko poświęciliśmy jakby na to, a mamy z tego aż 18% dochodu. Więc z tego widzimy, że najbardziej dochodowy i najbardziej nam się opłaca pod względem czasu jest laserowe usuwanie makijażu pewnego i tatuażu. De facto z tych usług wszystko nam się opłaca. Ale może być taka sytuacja, że załóżmy za jakiś zabieg załóżmy, jeśli mamy bardzo dużo konsultacji, które się nie przekładają później na rezerwacje i na odbyte wizyty, konsultacja przed PMU, nie zarobiliśmy na tym nic, a poświęciliśmy na to, załóżmy, 15 godzin. I od razu nam się zrobiło, że jeśli ta konsultacja makijażu pewnego, po pierwsze nic nie zarobiliśmy, po drugie, bardzo dużo czasu nas kosztowała, a nie przełożył się to w żaden sposób na ilość odbitych zabiegów, jasno nam mówi, że powinniśmy zrezygnować z tej konsultacji, bo po prostu ona nam zabiera bardzo, bardzo dużo czasu. I mając tak wypełnioną tabelkę, dużo łatwiej jest Ci zobaczyć, co Ci się opłaca, a co nie.
Bo tak jak mówię, może być tak, że 80% czasu marnotrawi jakiś twój zabieg, który odpowiada załóżmy tylko za 10% dochodu, no to średnio ci się to opłaca, jeśli on nie jest transferem na ten dochodowy zabieg, tak? Bo może te 80% czasu lepiej przeznaczyć na kręcenie rolek, na jakieś aktywne działania marketingowe, które po prostu przyniosą ci dużo więcej pieniędzy niż to, co w danym momencie wykonujesz. Kolejna rzecz. Zwiększenie regularności i częstotliwości wizyt klienta. I to jest ściśle związane z poszerzeniem oferty o nowe usługi. Między załóżmy laserowymi usuwaniami makijażu porannego, ja w przypadku moich usług mogę również Pani zaproponować wykonanie peelingu węglowego. Czyli widzimy się załóżmy raz na 6 tygodni na sesję usuwania makijażu porannego. Ale w tym momencie powiem do Pani, wie Pani to, Pani jest taką fajną, moją stałą klientką, fajnie to schodzi, ale żebym ja miał też tam delikatnie większą kontrolę nad tym, jak schodzi i tak dalej, ja mogę Panią jeszcze zaprosić na peeling węglowy, który pomoże Pani w ten i w ten sposób. Jeśli nie będzie chciała, no to trudno. Jeśli będzie chciała, przyszła do mnie dwa razy częściej, przychodzi do mnie dwa razy częściej niż normalnie by przyszła, zostawia u mnie dwa razy więcej pieniędzy niż normalnie by to zrobiła. A nie poświęciłem na to absolutnie złotówki. Tylko jej po prostu to zaproponowałem. Więc możesz swoich klientów przerzucać między usługami, tak by coraz częściej do Ciebie wracali, tak by coraz więcej pieniędzy u Ciebie zostawiali. Więc zastanów się, czy i jak możesz zaproponować klientowi częstsze wizyty na niekoniecznie te same zabiegi, bo ciężko, żebym ja przyspieszał jakby pewien proces. Nie mogę Pani zaprosić raz na dwa tygodnie na laserowe usuwanie makijażu porannego, bo jej po prostu zrobię krzywdę. Też wykonując makijaż porenny, nie zaprosisz Panią raz co 3 miesiące na nową pigmentację, bo przegniesz pałę po prostu jakby z ilością tego pigmentu. Tak to wygląda. Tak samo jeśli rzęsy. No też Pani do Ciebie co tydzień nie będzie przychodzić. Chyba, że będzie przychodzić, jeśli to robisz średnio, ale to w tym momencie gwarantuje Ci, że szybciej sobie pójdzie po prostu gdzie indziej, nie? I de facto już reasumując cały odcinek, całe to zadanie, które sobie zrobiliśmy, te trzy tabelki, które powinnaś sobie wypełnić dość skrupulatnie, dość rzetelnie, powinnaś dzięki temu mieć wiedzę, na co wydajesz, ile wydajesz, kiedy zaczyna się Twój poziom zero, kiedy kończy się zabawa w przetrwanie, a kiedy zaczyna się zabawa w zarabianie. Po drugie, jakie są Twoje koszty zabiegu, czyli ile zarabiasz na danym zabiegu. Może masz jakieś zabiegi, które Ci się nie opłacają. Może masz jakieś zabiegi, do których dopłacasz. A może i jesteś w stanie podnieść ceny za jakiś zabieg, tak, żeby Ci się to opłacało. No i trzecią tabelą jest czas pracy, a zarobki. Chodzi o to, żeby maksymalizować swoje zyski w kontekście poniesionych nakładów pracy. I chciałbym, żebyście to ćwiczenie wykonały naprawdę bardzo rzetelnie, bo nie chcę powiedzieć, że tu jest tak jak z matematyką, że jeśli to ćwiczenie pominęcie, to reszta jakby tych kolejnych odcinków, reszta kolejnego jakby cyklu nie będzie działać. Będzie działać, ale po prostu dzięki temu będziecie się czuć bezpiecznie. Wszystko to, co tutaj poruszyłem, ma Wam dać za zadanie taki spokój z tyłu głowy, że możesz siąść sobie wieczorem na kanapę i nie obgryzać paznokcie z myślą, czy starczy Ci, czy podniosą stopy procentowe, czy klienci Ci się zapiszą i tak dalej, i tak dalej. Tylko na pełnej, nie chcę powiedzieć brzydko, na pełnym chillu sobie siądziesz z herbatką zimową i pomyślisz sobie, no, to w sumie teraz już wiem, ile zarabiam, ile mogę zaoszczędzić, ile mogę zainwestować. Dawajcie mi tych klientów. I z tą myślą Was zostawiam. Dawajcie Wam ich tych klientów. Do zobaczenia.